Witam was serdecznie. Okej, śmigam dalej i my mamy teraz tutaj dostawę. Yep. Jak mnie pamięć nie myli. Użycie broni dozwolone. To mi to będzie. Kurde, 200 lajków XL. Co pieprzyć to? Mamy misję do wykonania. Możesz zmienić oszerzenie. Dobrze, wynurzone te są. Mamy towarzystwo. Tak. Ziom. Już go nie ma. Gdzie ty niby jesteś? Co ty się denerwujesz? Jak? Gdzie? No to cholery jasnej, gdzie?
Ja ich nie widzę. Ciebie tutaj widzę. Kto mnie znowu atakuje? Kto? Pytam się, kto? Ja się naprawdę pytam, kto? On, ten gruby tutaj? Ja nie wiem, kto. Ja tam nic nie widzę. Po cichu. Za mną, nie? Tak. Ulala. Mamy to. Uff. Uff. Prywatna skrzynka. Mam trochę tych metali.
Ale myślałem, że mam więcej tych granatów. W tej prywatnej skrzynce. Uciekamy tędy. Dobra, już jest na biało. Kurczę mole, myślałem, że tutaj na górze będzie przejście. Czekajcie, jak ja dam sobie tutaj drabinę. Szamy stąd. Mamy. O. Dobra, już nie płacz, dziecko. Dobra, mamy ich. Uf. Sam, jeden z twoich pojemników uległ uszkodzeniu. Nie panikuj. Jeśli go nie upuścisz, zawartość nie powinna ucierpieć. Jeśli ładunek będzie cały, ocena pozostanie bez zmian. Po prostu staraj się od teraz nieco bardziej uważać. Powodzenia. Luzik. Ulala. Już
Skanuję identyfikator Bridges. Identyfikator Fragile Expert. No, mam nadzieję, że on się pod tym dołączy. Chłop złoty. Gdzie są te wszystkie moje granaty, co które miałem? Mamy. Masz. Dostarczam ładunek. Co? Chyba żartujesz. Zapuściłeś się do tamtej nory? O, nawet nie wiesz, ile te narzędzia dla mnie znaczą. Tyle wspomnień. Takich, których drukarka Hiralna nie odtworzy. Myślałem, że proszę o coś niemożliwego. O, tak. I o to chodziło. Czekaj, aż zobaczysz broń, którą nimi zrobię. Samie Bridges, jesteś mistrz. Dzięki. Na luziku. Co i on, prawda? Mam wrażenie, że ci wszyscy jebani terroryści kolaborują jak jedna wielka rodzina. Może powinniśmy brać z nich przykład. Może jest dla nas nadzieja. O ile w UCA jest więcej takich gości jak ty. W kupie siła, co? No i w Nowej Ameryce. Podłącz mnie do sieci chiralnej. No i w końcu... Połączy się też do sieci. Kolejny punkcik dołącza. Wyrzutnia bolasów. Słuchaj, skoro się o mnie troszczysz, to i ja powinienem zatroszczyć się o ciebie. Dbaj o moje połączenie, a ja będę ci dostarczał najlepsze narzędzia. Razem być może pożyjemy nieco dłużej. O, a tak w ogóle... Spójrz, jakie cacko zrobiłem. Wyrzutnia bolasów. Powinna ci zapewnić dobrą minutę spokoju. Oczywiście to nie jest zabójcza broń. Choć nie obiecuję, że nie zostawi śladów. Jeśli ci się przyda, weź ją. Wyrzutnia bolasów, hmm? Przydatne cacko. Możesz dzięki niej obezwładniać ludzi, nie robiąc im większej krzywdy. A jeśli zamienisz te przewody na splot stworzony z własnej krwi, podziała też na wynurzonych. O! Nie krępuj się. Postrzelaj sobie. Dobra. Zrealizuj. Dobra, tego się wszystkiego pozbędę. I mamy nośniki. Aż chyba 5. O, dzięki. Naprawdę mi pomogłeś. Co za wspaniałe.
Jesteś przemiły. Dziękujemy za twój wkład. Dobra. Aktywuj terminal. Przetwórz. Prywatna szafka. Reskie buty, mam to. Mam buty Move, Bridges, Borg z krwią mam. W żadnym blasów mam żywicy, mogę wziąć. To kosztowa, że 80. Nope. Tutaj możemy dać ceramikę i metale. Dobra. Dziękujemy za to. Dobra robota. Już dwie stacje preperskie są częścią sieci chiralnej. Jeszcze tylko jedna. Użycie broni dozwolone. Musimy jakoś do góry się dostać, a mi się wydaje, że tam można się dostać do góry. Kurde! Dobra. Borg z krwią. Was weźmiemy. Musimy się tutaj teraz do góry dostać.
No dobrze. No to... Finanka. Dobra. Tu widzę przejście. Zamienimy się. Dasz mi się przejechać kapsułą? Nie? Sto metrów, 180. Widzę tam już antenę. Mamy cię. Ciach. Dostawa dostawy. Dostawa dostawy. Mamy. Dostarczam ładunek. Czekałem na ciebie. Ratujesz mi życie. Tylko dzięki kurierom nadal żyję. A wy niczego nie chcecie w zamian. Wiedz, że masz moją wdzięczność. Rzućmy okiem. Nieźle. Dzięki. Ile dostaniemy? B. Niech będzie, ale to też... Teraz z tym śmigałem. A, jesteś tu z polecenia Fragile Express. Proszę, powiedz, że trzymacie się z dala od terrorystów. Kiedy Fragile, córka założyciela, zaczęła zadawać się z innymi kurierami, w okolicy zrobiło się jakoś groźniej. Powiadają, że to ona stała za eksplozją w węźle środkowym. A poniekąd w to wierzę. Oczywiście mogła też być ich kolejną ofiarą. Podłączasz sieć chiralną? Mogę podpisać umowę z Bridges, ale nie chcę należeć do UCA. Mam nadzieję, że to nie problem. Może Fragile już ci to mówiła, ale prepersi, którzy nie chcą należeć do UCA, mogą podpisać z Bridges umowę na przyłączenie do sieci. Korzystają z naszych usług dostawczych i innych podstawowych elementów sieci, podobnie jak członkowie. Będziesz więc mógł używać ich drukarek chiralnych, żeby uzupełniać swoje zapasy. Nie są oni jednak zobowiązani do wymiany informacji. Więc nie myślę, że udostępnią ci dane albo pomogą stworzyć nowy sprzęt. W idealnym świecie wszyscy należeliby do UCA. Ale skoro to niemożliwe, chcemy, żeby byli chociaż częścią sieci. W końcu mogą się jeszcze zdecydować. Cupid inaczej połączy się z terminalem, w zależności od rodzaju umowy. Podłącz Cupida, żeby potwierdzić.
No i podłączamy. I kolejny spot. Jej firma za bardzo się rozrosła. W dzisiejszych czasach zdecydowanie powinniśmy trzymać się blisko. To samo tyczy się kurierów. Inaczej zaczniemy powtarzać dawne błędy. Republiki, federacje, koalicje, stany. Łącząc różne typy ludzi, człowiek prosi się o tarapaty. Wybacz, od dawna z nikim nie rozmawiałem. Szerokiej drogi. To on tam jest w ogóle sam? Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Co w ogóle tak jakaś tak ściszyła nagle? O, ciebie wezmę. Dobra. Świetna robota, Sam. Udało ci się włączyć do gry trzy stacje. Prepersi są już z nami, a sieć chiralna wygląda coraz lepiej. Jako następną stację chcemy wykorzystać centrum dystrybucji. Ale to musi poczekać. Jest pilna sprawa. Bałagan do posprzątania. Musisz odzyskać jeden z serwerów systemowych węzła jeziornego. Wysłano go do naprawy, a w drodze powrotnej przejęły go muły. Serwer zawiera dane walidacyjne do naszego nowego systemu dostaw. Po podłączeniu do sieci posłuży do ich automatyzacji. Dla nas jest bezcenny. Dla mułów znaczy tyle co toster. Toster, który chętnie rozszarpią dla kryształów chiralnych i metali ziem rzadkich. Jeśli się nie pośpieszymy, możemy stracić dane. Tak więc leć do składowiska mułów, zabierz serwer i zanieś go do węzła jeziornego. Osobiście zamieszczam zlecenie. Szczegóły masz w kajdankach. Osobiście! Chłopie złote! No już się nie przejmuj! Odbiór obóz mów na południowy zachód od węza. Odzyskanie. Użycie broni dozwolone. Tam. Naładowałem sobie eksoszkielet. Tam oni są. No dobrze. Ale to już zrobię w następnym odcinku. Na tym ja zakończę. Trzymajcie się. I do zobaczenia. O, na takim planie.